Borys, pochwaliłeś się ostatnio w swoich social mediach czerwonym paskiem na świadectwie twojej córki. No i niektóre osoby to troszeczkę zdenerwowało, czy też zaniepokoiło. Między innymi głośno skrytykowała to Karolina Korwin-Piotrowska. Z dzisiejszej perspektywy, wiedząc, że wzbudzi to różne głosy, zrobiłbyś to raz jeszcze? No pewnie, że tak. Karolina, myślę, nie tyle skrytykowała, tylko ona lubi wywołać dyskusję. Ja pisałem też o tym z Karoliną sobie prywatnie, także to między nami to żaden konflikt, tylko no, to było takie pytanie, czy warto się chwalić. Ja odpisałem, dlaczego warto. To był bardzo trudny rok dla ósmoklasistów. Zwłaszcza ten. Oni musieli się zmierzyć ze strajkiem nauczycieli, z tym, że nagle jest więcej uczniów niż miejsc w liceach. Gimnazja z liceami, z podstawówkami, to wszystko idzie nagle do jednego worka. I naprawdę mieli trudny czas. I teraz ja sam się nie spodziewałem, ten czerwony pasek, ona mi zrobiła niezłą niespodziankę. Ja nie jestem z tych rodziców, którzy cisną i mówią, czwórka mogła być piątka. Byłem naprawdę dumny z każdego jej stopnia i postępów, ale nie spodziewałem się, że będzie czerwony pasek, więc jak w końcu się pojawił, jak zobaczyliśmy wyniki też jej egzaminów ósmoklasisty, no to ja byłem tak dumny, że no, mi się wydaje, że nie wiem, jaki rodzic by się nie pochwalił. No. To jest jakby gdzieś naturalne. Poza tym to jest podziękowanie dla tego dziecka, które naprawdę kosztowało ją to mnóstwo nerwów, wysiłku, czasu, którym mogłaby spędzić po szkole z koleżankami, no to ona się uczyła. Także to jest absolutnie normalne, a ja sam nie miałem zawsze czerwonego paska. Pamiętam się, jak się cieszyłem, że w ósmej klasie wreszcie mi się udało. I no nie było social mediów, ale social mediami to były wtedy ciocie, babcie, dziadkowie i to szło takim puh! Szybciej niż po Facebooku. I pytania były od razu, pierwsze pytanie było na imprezie, jak tam jest czerwony pasek, czy nie ma. Także to jest naturalne, to jest, nie ma nic się w ogóle, czym jakoś, to żadna kontrowersja.